tym roku również przejdziesz wiosenną metamorfozę. Tak, przygotowuję się do niej, ale odsłona będzie, myślę, dopiero w maju. Co Ciebie łączy z tym salonem? No, włączy mnie miłość do pięknych fryzur i do włosów pięknych. Sympatia, przyjaźń. Z jakich zabiegów spa najczęściej korzystasz? Oj, uwielbiam masaże olejkami, przede wszystkim relaksujące. Mam bardzo intensywną pracę i bardzo taką wyczerpującą i stresującą, więc uwielbiam masaże ciała, twarzy, wszelkie zabiegi nawilżające. No i po prostu, w ogóle wizyta w spa jest takim odprężeniem i powoduje, że po prostu czujemy się zawsze po niej lepiej, no przynajmniej ja. Jaką masz dzisiaj stylizację? Kto zadbał o nią, czy sama zadbałaś? No, wsparła mnie tutaj firma Belette, która sprezentowała mi tę piękną kreację, taką wiosenną właśnie, i firma Caprice. Jestem przeszczęśliwa, że w końcu mogę wbić się w wygodne tenisówki, a nie tylko chodzić w jakichś takich cięższych bucikach, prawda, kozaczkach. Zbliża się wiosna i podobno już naprawdę będzie ta wiosna w przyszłym tygodniu. Nie mogę u Ciebie nie zapytać, jesteś znaną wokalistką. Zdradź nam szczegóły, jak wygląda Twoja pielęgnacja twarzy, rąk i całego ciała. O rany. Tak w skrócie. Ja w ogóle przyznam szczerze, nie szaleję w tym sensie, jeśli chodzi o pielęgnację. Brakuje czasu. Ja jestem piosenkarką, ale też trzeba pamiętać, że piszę pracę doktorską, pracuję nie tylko muzycznie, mam zajęcia na uczelni, więc no, gdybym tylko skupiała się, prawda, na swoim wizerunku, nie miałabym czasu na inne rzeczy. Ale oczywiście, że w jakimś tam stopniu no, muszę dbać. No jest to, no cóż, od czasu do czasu, szczególnie właśnie na wiosnę i jesienią, robię sobie serię zabiegów złuszczających na skórek, ale też mezoterapię. I póki co to działa, myślę. I biegam, oczywiście biegam i ćwiczę i pływam, ale to już jest tak naturalne w moim przypadku, że aż trudno mi o tym mówić, ponieważ to jest tak jak, nie wiem, zjedzenie śniadania. Na czym obecnie zawodowo pracujesz? Zawodowo? No, pracuję właśnie nad otwarciem przewodu doktorskiego. Piszę dwa poważne artykuły. O czym? Jaki temat? No, temat jest taki, na przykład konkurs piosenki Eurowizji jako pole walki kulturowej. No, powiedzmy. W końcu masz największe doświadczenie. No, nie wiem, czy takie największe, ale na pewno jakieś mam. Poza tym muzycznie też oczywiście działam. Przygotowuję nowy materiał powolutku, ale i tak, jeżeli w tym roku, to na pewno jesienią ujrzy światło dzienne. I na samo zakończenie, gdzie planujesz w tym roku spędzić święta Wielkiejnocy? W domu rodzinnym, w Koluszkach, z rodzicami, z moją siostrą, siostrami, no i całą, po prostu z całą rodziną. A mam ją naprawdę dużą, bo to są wujkowie, ciocie, kuzynostwo, więc już się nie mogę doczekać. Czy jeszcze przed wakacjami gdzieś wystąpisz, gdzieś można będzie usłyszeć Ciebie? No, wystąpię w niedzielę, ale to będzie koncert o charakterze charytatywnym. Zbieramy pieniądze na rzecz Kuby, który jest chory na raka. I cóż, już sporo tych pieniążków uzbieranych zostało. Natomiast myślę, że niedziela jeszcze dopomoże w tym, żeby ta ilość pieniędzy wystarczyła na leczenie Kuby.